uroczystość jest poświęcona 80. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Ta uroczystość jest oczywiście w przeddzień, bo jutro jest oficjalna rocznica. I głównym takim motywem przewodnim będzie sprawa pomnika Armii Krajowej, który miał tu stać, a jak wszyscy widzimy, nie stoi. Jest tylko kamień węgielny. I proszę o hymn Armii Krajowej. Okręg Małopolska, major Jacek Broel Plater. Bardzo proszę. My dziś nie potrafimy sobie wyobrazić, jak dramatyczny był to czas. 1 września Niemcy zaatakowali Polskę w wielu miejscach. Dziś symboliczne miejsca to Września Westerplatte, bo jedno miejsce to zbombardowana ludność cywilna, z drugiej strony bohaterska obrona placówki polskiej na wybrzeżu. Ale pełny obraz tej szybko posuwającej się tej sytuacji, to szybko posuwające się kolumny wroga i bohaterska, lecz rozpaczliwa walka naszego cofającego się wojska, zapchane uciekinierami drogi, bombardowane przez lotnictwo niemieckie. Warto przypomnieć kilka dat z tego okresu. Westerplatte broniło się od 1 do 7 września. Bitwa o Bzurę trwała od 19 do 18 września. 17 września wkroczyła Armia Czerwona. 17 na 18 września opuściły nasze granice rząd, ewakuując się do Rumunii. Walka o Hel trwała do 2 października. Trwała walka o twierdzę Modlin do 10 października. Do 10 września. Do 29 września. 15 września wojska otoczyły Warszawę. Trwało oblężenie do 27 września, kiedy to
rezydent Stanisław Starzyński i generał Walerian Czuma podjęli rozmowy na temat kapitulacji stolicy. Ale w tymże dniu, tym 27 września, zostaje utworzona Służba Zwycięstwa Polski i Główna Rada Polityczna przy tym. Chwała bohaterom, którzy w tak ciężkich warunkach podjęli działanie, żeby Polska trwała, nie zginęła. Dziękuję. Zapraszam do zabrania głosu majora doktora Janusza Kamockiego, autentycznego żołnierza Armii Krajowej. Bardzo proszę. Okupacja niemiecka i sowiecka rozmaicie wyglądała w różnych krajach. W niektórych była to tylko struch oporu, w niektórych była walka partyzancka, nieraz bardzo bohaterska, jak na przykład w Jugosławii, ale tylko w jednym kraju powstało państwo podziemne. Powstało państwo całkowicie konspiracyjne, któremu był posłuszny cały naród. Istniała administracja podziemna, sądownictwo podziemne, szkoły od nielegalnych przedszkoli po uniwersytety, po zdobywanie na nich doktoratów. Całe państwo podziemne istniało. Państwo to powstało równo 80 lat temu, kiedy jeszcze była walka z jednym i drugim okupantem, kiedy Warszawa jeszcze walczyła i nie skapitulowała. Państwo podziemne powstało i trwało aż do ostatniej chwili okupacji. Armia, państwo to miało też swoją armię. Myśmy walczyli. Walczyła Armia Krajowa, walczyły Narodowe Siły Zbrojne, walczyły bataliony chłopskie. Wszystkie te organizacje ramię przy ramieniu walczyły z okupantem. I dziś my, ostatni już żołnierze Armii Krajowej, ostatni, którzy z bronią w ręku o wolność walczyli, liczyliśmy na to, że spotkamy się w 80. rocznicę powstania państwa podziemnego przy pomniku Armii Krajowej, przy pomniku upamiętniającym krew naszych kolegów, których żegnaliśmy wielokrotnie, których żegnało się tylko słowami: śpi kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni tobie, którzy byli chowani czasem na wiejskich cmentarzach, a czasem w lesie, pod jakimś drzewem. Niejednokrotnie do dzisiaj leżą w nieoznaczonych grobach, których już nie jesteśmy w stanie odkryć, gdzie leżą. Liczyliśmy, że po 80 lat po powstaniu tego państwa spotkamy się tu, przy pomniku. Niestety, tradycja Armii Krajowej komuś przeszkadza. Od 8 lat powstaje tu pomnik. Wojna trwała tylko 6 lat. Okazuje się, że była łatwiejsza do wygrania, aniżeli wystawienie pomnika. Komuś przeszkadza, komuś słyszę, że w złym miejscu, że zły projekt, że taki pomnik, a nie inny. No cóż, mam błogą nadzieję, że jednak miasto zdecyduje się na to, żeby ten pomnik stanął tu, tu, gdzie jest właśnie złożona ziemia z pobojowisk. Ziemia przesiąknięta krwią tych, co walczyli o wolność, zanim ostatni z nas odejdzie na ostatnią wartę. Szanowni Państwo, pozwolę sobie sam udzielić głosu. Mój ojciec był żołnierzem Armii Krajowej. Był również żołnierzem Armii Krajowej. Tu w Krakowie
zgrupowaniu Żelbet, pseudonim Czerwiec. Zmarł blisko 40 lat temu. Należał do tych starszych żołnierzy Armii Krajowej, bo miał lat na początku wojny już 30 kilka. Także brał udział w kampanii wrześniowej, a potem był żołnierzem ZWZ-u i Armii Krajowej. I ja, jeżeli dopominam się, a dopominam się o ten pomnik, to między innymi myślę o moim ojcu, który przeszedł przez obozy, który brał udział w szeregu akcji, które robiła tutaj na terenie Krakowa Armia Krajowa, bo oni, jego koledzy, zginęli, jemu udało się przeżyć, bo tych, których złapano albo zabijano na miejscu, rozstrzeliwano pod murami domów, czy tak jak na ulicy Lubicz, jeżeli ktoś chodzi już blisko ronda, to tam rozstrzelano kilkadziesiąt osób, zabijano. Także ginęli, umierali, potem byli prześladowani przez tych, którzy rządzili, przez komunistów, przez UB. Oni ich mordowali, torturowali, bo AK nazywali zaplutym karłem reakcji. Dzisiaj podobno są zupełnie inne czasy, ale dalej władze miasta Krakowa, zarówno w osobie Jacka Majchrowskiego, starego komunisty, który był 16 lat w partii komunistycznej, robił wszystko, żeby tu ten pomnik nie stanął. Czyli tak ustawiał przetargi, żeby nikt się nie zgłosił, a jak się zgłosił, to nie spełniał warunków przetargu i w rezultacie pomnika nie było, aż doczekał do momentu, kiedy przyszła inna rada miasta Krakowa. Bardziej lewicowa, bardziej skomunizowana, i oni wprost powiedzieli. Dla pomnika Armii Krajowej, tak powiedział ten, który był twórcą tej uchwały, żeby wycofać zgodę na budowę Armii Krajowej. Więc wycofano tą zgodę i on powiedział wprost, nie ma miejsca, bo żołnierze Armii Krajowej nie mają pieniędzy. Jak będą mieli pieniądze i sobie zapłacą, to będzie pomnik. Więc to trudno o bardziej bezczelne mówienie, bardziej plugawe rzeczy, które padły z ust tych, którzy głosowali, a głosowali radni Majchrowskiego, radni Platformy i jeszcze tam radni Dzibałowcy, ja ich nazywam. Jedynie radni Prawa i Sprawiedliwości, ale oni są w mniejszości, głosowali za budowaniem pomnika przeciw tej uchwale. No ale tak się nie stało i my tu zbieramy się po to, żeby ten pomnik był jednak zbudowany, żeby naszą obecnością dać wyraz temu naszemu żądaniu, że kto jak to, ale ta największa armia, podziemna armia Europy i świata, żeby miała swój pomnik, bo jak już mówiłem tu poprzednio, chyba w tym miejscu, bo była, bo jest naszą legendą i dumą, i spłynęła krwią na barykadach. I ona walczyła o niepodległość Polski, a potem nas uchroniła przed tym, abyśmy nie byli kolejną republiką sowiecką i wtedy mordy byłyby o wiele większe, jeszcze więcej ludzi by zostało zesłanych do łagrów i zamordowanych tutaj. To ja mogę Państwu przyrzec jedno, że nie powinniśmy się już tutaj zbierać, bo tu nie zapadną decyzje. Tu jesteśmy z dala od centrum. Powinniśmy pójść w to miejsce, gdzie są decydenci, czyli pod urząd miasta Krakowa, do urzędu miasta w dniu, w którym obradują radni. Ci radni, którzy odmawiają pomnika, budowy pomnika Armii Krajowej. I najbliższe takie posiedzenie jest 9 października. Tam musimy pójść i tam na te obrady przynieść im nasz gniew. Gniew, że
zrobiono coś, co wydawało się niemożliwe, bo żadnego pomnika, wybudowano kilkadziesiąt pomników w tym czasie. W stosunku do żadnego pomnika nie zrobiono tej nadzwyczajnej procedury. To znaczy, jak była zgoda, to pomnik był wybudowany i to nieraz budowano w przeciągu paru miesięcy. Tak jak pomnik prezydenta z czasów I wojny światowej, prezydent Leo był. I zbudowano go w przeciągu paru miesięcy. Decyzja o jego budowie zapadła później chyba w 2016 czy 2017 roku. W 3 miesiące po drugiej stronie Wisły, od strony Podgórza, stanął pomnik. Nie było żadnego problemu. W stosunku do żadnego pomnika nie zastosowano tego, co zastosowano do tego pomnika. Czyli nie wycofano zgody na budowę. No to jest hańba to, co robią, bo tak jakby z tej komuny nie wyszli, tak jakby czas cofnął się, byłyby czasy stalinowskie, tylko nie mogą mordować. To jest ta różnica. Natomiast mogą cofnąć zgodę na budowę pomnika i nie budować tego pomnika. Ten pomnik, który powinien być już dawno wybudowany i na który na pewno zasłużyli Armia Krajowa po tysiąckroć. Więc następnym razem mam nadzieję, że jeżeli ten pomnik, a pewno nie będzie budowany, pójdziemy do Urzędu Miasta Krakowa i te obrady Rady Miasta Krakowa, gdzie oni uważają, że są bezpieczni, to zanieśmy im ten gniew, przyjdźmy na te obrady, bo nie będzie spokoju, dopóki tego pomnika nie będzie. Bo albo patriotyzm jest bardzo ważny w życiu każdego narodu i w życiu naszego narodu też jest, bo nie jesteśmy Europejczykami. Europejczykami jesteśmy, ale w pierwszym rzędzie jesteśmy Polakami i liczy się patriotyzm, bo to jest to spoiwo, które spaja cały naród. Dzięki niemu istniejemy, dzięki patriotyzmowi przetrwaliśmy 123 lata zaborów. To jest moja taka uwaga, żeby państwo to wzięli pod uwagę i kiedy przyjdzie zawiadomienie o manifestacji, a będzie ta manifestacja 9 października, żeby przyjść w jak największej liczbie. Ja poproszę teraz kolejną osobę, starego działacza solidarnościowego, więźnia politycznego. Pewno go wszyscy znają, pana Jacka Smagowicza, bo był przez wiele lat w Krajowej Komisji, żeby też powiedział, a jego głos jest bardzo ważny, bo jest to przykład całego jego życia jako patriotycznego działania dla dobra Polski. Bardzo proszę pana Smagowicza. Wieczna chwała Armii Krajowej. Ja, jako obywatel miasta Krakowa, przepraszam żołnierzy Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, że tu nie ma pomnika. A młodym ludziom wytłumaczę, bo Krzysiu zaczął. Otóż dzisiaj jest rocznica, gdzie 76 oficerom walczącym na Zachodzie odebrano obywatelstwo polskie. To właśnie dzisiaj ta rocznica przypada. Kto to zrobił? Komuna. Zaraz po objęciu władzy. I przecież Krzysztof ma rację. I słusznie pan major pyta, komu to służy. Ja powiem tak, my śpiewamy bardzo często, że podziemna armia powraca. Nie oszukujmy się. Podziemna armia odchodzi, a czerwona armia wraca. I to widać. Bo kto się bawi w Brukseli? Kto jest na listach poselskich wystawiany? Na kogo Polacy głosują? Na zmutowaną komunę. Na resortowe dzieci. Przecież nie oszukujmy się. I tutaj słusznie wymieniono jedno nazwisko, ale to jest, można powiedzieć, cała zgraja rozbójników, jak święty Augustyn mówił. Nie chcą. Prędzej tu powstanie pomnik Bejchrowskiego niż Armii Krajowej, jeśli nie zastosujemy się do tego, co Krzysztof mówi. Że powinniśmy po prostu tych rozbójników stamtąd wyrzucić przy pomocy zbierania chociażby podpisów. Tak dalej być nie może. Bo powiem tak, w każdej polskiej wsi
małym miasteczku. Jak jest pomnik Armii Krajowej, to gdzie on jest? Na Zatupiu czy w samym centrum? A u nas się mówi, nie może być. Do nas przyjeżdża prezydent Stanów Zjednoczonych i dziękuję Armii Krajowej i powstańcom Warszawy. Również to samo jest, był nawet prezydent Niemiec, oddał szacunek Armii Krajowej. A zgraja tych wańtuchów, świntuchów, co robi? Przecież to nam ubliża. Bawią się w ciuciu babkę wchowanego ze starymi weteranami. Wstyd mi. Przyznaję się, że wstyd mi jest. Nawet nie wiem, czy nie powinniśmy zrobić jeszcze bardziej radykalnych kroków. Ale mam nadzieję, że jeżeli się stawimy, że każdy z nas kogoś przyprowadzi, to myślę, że damy radę. Dziękuję. Chcę dać krótki komunikat. Otóż 30 o godzinie 17 w Muzeum Etnograficznym mają być zebranie konsultacyjne. Muzeum, przepraszam, muzeum. No ja pracowałem w Muzeum Etnograficznym i stąd. W Muzeum Armii Krajowej ma być zebranie konsultacyjne, gdzie mają obywatele miasta Krakowa konsultować na temat pomnika. Czy ma być, jaki ma być, gdzie ma być i tak dalej. Wobec czego jedyna rada, proszę na to zebranie jak najliczniej przyjść. To musimy, bo o ile nie pójdziemy i nie będziemy w ten sposób pójdziemy, to będziemy czekali, aż pomnik będą nam budowali ci młodzi ludzie, którzy stoją tu na warcie. A oni mają jeszcze dużo do tego czasu. 2 miesiące temu byłem na pobojowisku, na którym zginęła grupa moich kolegów. Ostatnia walka batalionu Sandomierskiego 2 pułku AK. Zginęło tam kilkudziesięciu moich kolegów i miejscowe władze, to znaczy pan sołtys i pan wójt, postanowili rok temu postawić pomnik. Ty teraz byłem właśnie razem z kolegami, jak co roku przyjeżdżamy na pobojowisko, pomnik już stoi. No, ale to jest tylko sołtys i tylko wójt niewielkiej miejscowości pod Sandomierzem. Szanowni Państwo, pan Major ma wyjątkowo trzeźwy umysł, że pamiętał. Ja zapomniałem o tym, że miałem właśnie to powiedzieć, ale zachęcam, żeby przyjść 30, to jest poniedziałek najbliższy, do Muzeum Armii Krajowej i być na tym spotkaniu, żebyśmy my tam byli w dużej liczbie na sali, żeby pokazać, że chcemy, aby ten pomnik stanął według tego projektu i w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Tu, gdzie są, prawda, ziemia z pól bitewnych, zroszona krwią żołnierzy Armii Krajowej. Powoli będziemy zmierzać do końca. Ja nie chcę przetrzymywać Państwa za długo, ale jeszcze kilka osób będzie miało krótkie wystąpienia, to znaczy dosłownie 2. Zapraszam pana Władysława Kucie, który jest prezesem jednego z kół krakowskich. Bardzo proszę. O której godzinie jest to w Muzeum AK? To jest w Muzeum AK o godzinie 17, poniedziałek 30 września, godzina 17. Proszę Państwa, czułem, nachodzą mi takie refleksje z kilku tu już pobytów w naszym tutaj miejscu walki o pomnik Armii Krajowej. I refleksja po prostu wynika stąd, że my ostatnio śpiewamy wolną ojczyznę pobłogosław Panie. I ja nieraz się zastanawiam, co się ostatnio dzieje. Czy dalej mamy śpiewać wolną ojczyznę pobłogosław Panie, czy racz nam wrócić Panie. Bo naprawdę to, co się dzieje, no właściwie wraca neomarksizm, czyli jeszcze gorsza forma komunizmu. Naprawdę, czyli to, co nazwał arcybiskup nasz krakowski, że wraca po prostu czerwona zaraza. Nie była. Honorowego, marsz!
Szanowni Państwo, proszę o chwilę uwagi, bo ważna sprawa jest. Wystąpi teraz pani prezes Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, pani Małgorzata Janiec, ma też ważną sprawę, którą takiemu państwu jako środowisku wyjątkowo patriotycznemu przekażę, więc parę zdań dla państwa, bardzo proszę o uwagę. Witam państwa bardzo serdecznie. Ja tylko powiem o kontynuacji. 19 stycznia 1945 roku generał Ogólnicki wydał ostatni rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej. Działania dotyczące wyzwolenia naszej umiłowanej ojczyzny spod panowania kolejnego okupanta podjęło właśnie Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Podjęli ci wszyscy, którzy walczyli z terroryzmem komunistycznym. I podobnie jak ten pomnik, którego już mamy 9 lat oczekiwania na budowę, podobny pomnik nie powstaje od 18 lat na Placu Inwalidów. Nie chcę powtarzać tutaj za przedmówcami, dlaczego w Krakowie akurat taki pomnik nie może powstać, prawda? Ten i tamten, jako kontynuacja. Dlatego zwracam się do państwa, informujcie swoje rodziny, przekazujcie swoim wnukom, swoim dzieciom, że takie historie w naszej ojczyźnie, która jest wolna, nie mogą się przebić. Przecież połączmy się, o tym już mówiłam 20 września na Placu Inwalidów. Musimy być solidarni, to słowo powinno się odrodzić w nas wszystkich, w naszych sercach. Nie mówić, co mam zrobić, tylko zabrać się za to. Nie ktoś inny za nas ma to zrobić. Więc połączmy się i te siły niech pokażą, jaką jesteśmy grupą patriotów, którzy chcą uczcić tych, którzy za tą wolność oddali życie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Usłyszymy, kochani, hymn Polski. Wspaniałego patrioty, to już wiemy, Krzysztof powiedział, o którym właściwie się zapomniał. A chciałam tylko przypomnieć, że on napisał między innymi Zaklętych Dzwonów, 1876 rok. Dawni królowie tej ziemi, 1887 rok. No i oczywiście Katechizm polskiego dziecka. Usłyszymy teraz hymn polski, przepiękny hymn o miłości do ojczyzny. No, w ogóle nieznany. Jest to oryginał, sobie skserowałam z muzeum pewnego, oryginał. O polski kraju święty, warowny domie nasz, o jakiś niepojęty ty dla nas urok masz. Potęga wieczna twoja, potężny jest twój strój. O Polsko, moja miła, o drogi kraju mój, z nadmurów Częstochowy, Boga Rodzicy, wzrok twej Pani Królowej, twój każdy śledził krok. I jej puklerzem zbrojna, w jej upowita czar, szłaś wielka i dostojna, pod Chocim, Wiedeń, Bar. Gdzie wstęga Wisły płynie, aż po Bałtyku brzeg, tam imię twoje słynie. Tam dziejów twoich bieg. O, wznieś się, orle biały, o Boże, spraw ten cud. Niech słońce dawnej chwały ogląda polski lud. Ojczyzno moja miła, o Polsko, kraju mój, potężna w tobie siła, żywota wieczny strój, za wolność twą i chwałę radosny wznosząc śpiew, oddamy życie całe, jak trzeba, przelejem krew. Szanowni Państwo, będę prosił teraz o złożenie kwiatów, jak ktoś przyniósł, i zapalenie zniczy, ale tylko jeszcze jedną chwileczkę zapowiem, jedną
od jednej osoby, jako takie najważniejsze, od osób, które reprezentują Fundację Wstęga Pamięci Pomnika Armii Krajowej, ta fundacja, której celem jest właśnie doprowadzenie do tego, do budowy pomnika i która zbierała pieniądze na ten pomnik. Także bardzo proszę o złożenie kwiatów od tych osób, pan major Janusz Kamocki, pani Beata Kasperczyk, a zaraz potem proszę, kto ma znicze, kwiaty, to bardzo proszę o złożenie kwiatów, zapalenie. A jeżeli to już, to bardzo proszę, jeżeli ktoś ma. Zapraszam wszystkich tu obecnych z rodzinami, z dziećmi 35. rocznicę mordu esbeckiego na księdzu Jerzym Popiełuszce. Tu padło bardzo ważne pytanie, czy mamy śpiewać. Jak mamy śpiewać? Mamy śpiewać, ojczyznę wolno. Ale musimy się pozbyć łajdaków. Między innymi ksiądz Jerzy pokazywał wyraźnie, w jaki sposób pozbywać się. I serdecznie zapraszam wszystkich 19. w sobotę o 16.00 pod Krzyż Katyński. Dziękuję. Szanowni Państwo, nasza uroczystość dobiega końca. Kończymy ją hymnem Polski. I proszę o...